Gdzie tylko się pojawi, skupia na sobie uwagę wszystkich. Jest ogromny, kolorowy, nie zawsze grzeczny, ale za to uroczy i chętny, by z każdym się przyjaźnić. Skąd się wziął i kim jest Mokuś, nowy pracownik Mysłowickiego Ośrodka Kultury? To pracownicy wpadli na ten genialny pomysł, aby mieć postać, która będzie odzwierciedleniem naszej placówki, czyli bardzo aktywna, nieco zwariowana, będąca wszędzie maskotka Mysłowickiego Ośrodka Kultury, czyli Mokuś. Mokuś narodził się w głowach rodzeństwa Kingi, Jakuba i Mateusza Klubów, którzy swój projekt maskotki Moku zgłosili do konkursu. Jurorom ich pomysł spodobał się tak bardzo, że przyznali im pierwsze miejsce. Pracownicy instytucji nieco zmodyfikowali maskotkę i tak powstał Mokuś. To prawdziwy oryginał, trochę hipster w czerwonych dredach i kraciastej koszuli, którego wszędzie pełno i który zawsze zwraca na siebie uwagę. Trochę hultaj i nic poń, uwielbiający robić zamieszanie, ale przede wszystkim postać o ogromnym sercu, która z każdym zbije piątkę i da się wyściskać. Mokuś jest to dokładnie taki jak Mysłowicki Ośrodek Kultury. Gdzie będziemy mogli go spotkać? Będzie wszędzie. Będziemy się starali, aby Mokuś był wszędzie. Już w okresie zimowym będzie nam towarzyszył przede wszystkim na wydarzeniach Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Oczywiście najwięcej pracy Mokuś będzie miał wiosną i latem. Uświetni akcje prowadzone przez Mok w terenie, zajrzy na plenerowe imprezy na rynku czy w Parku Słupna. Będzie szalał z dzieciakami i dbał o dobry humor uczestników miejskich wydarzeń. Każdy będzie mógł się do niego przytulić, zrobić sobie wspólną fotkę i razem popsocić. Maskotki to domena klubów sportowych czy dużych przedsiębiorstw. Teraz do grona tych barwnych postaci dołączył Mokuś. Wypatrujcie go na mieście.